takie głosy. Później poprosimy pana ministra Ostrowskiego o wyjaśnienie kilku kwestii prawnych, które budzą tutaj wątpliwości. Mamy wiceministra gospodarki. Jest tak, pan minister, to poprosimy o te wątki dotyczące efektu gospodarczego związanego z akta. Pan minister Zdrojewski, bardzo proszę. Panie premierze, szanowni państwo, to co dla mnie w tej chwili jest istotne, to nie polemizowanie z poglądami, wrażliwością, obawami, tylko poinformowanie o niektórych elementach, które mają charakter faktograficzny, zwłaszcza tak przekazywane, jak to uczynił pan Śpiewak, za co i dziękuję, ale chciałbym to kalendarium uzupełnić. Pierwsza informacja najistotniejsza, najważniejsza. Otóż rzeczywiście przez 4, prawie 5 miesięcy na przełomie 2009 i 2010 roku Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego musiało odpowiadać negatywnie na te pytania, które dotyczyły możliwości debatowania o dokumencie, który był dokumentem i jest dokumentem, jak powiedzieliśmy, Komisji Europejskiej. Natomiast w tym samym czasie, i to kalendarium powinno być uzupełnione, od listopada 2009 roku Polska z kilkoma innymi państwami w każdym swoim stanowisku zamieszczała żądanie, oczekiwanie i przypominała, że domagamy się w tej sprawie, w sprawie jasności. Były z nami między innymi takie państwa jak Francja, jak Czechy, jak Wielka Brytania, ale stanowisko Polski cały czas było jednoznaczne. Debata o aktach nie może się odbywać w obszarze poufności czy niejasności. Druga rzecz, która nie padła i którą chcę także uzupełnić, do tego stanowiska były uzupełniane zastrzeżenia, iż tego typu umowa nie może naruszać praw obywatelskich. I to znajduje się w wielokrotnie powtarzanym stanowisku, tak aby dla nikogo nie było wątpliwości, że jakimikolwiek drzwiami, czy tylnymi, czy przednimi, w wyniku umowy handlowej prawa obywateli zostaną w najmniejszym stopniu ograniczone. I trzeci element, który pojawia się w stanowiskach prawniczych, iż akta jako umowa nie będzie skutkowało koniecznością dokonywania jakichkolwiek zmian w przepisach prawa krajowego. Zostało to przez wielu państwa potwierdzone, że tak rzeczywiście jest, nawet przez przeciwników, za co dziękuję, ale to stanowisko towarzyszyło nam konsekwentnie od samego początku. Drugi element, niezwykle istotny i ważny. Otóż bardzo nam zależało też na tym, aby uczestniczyć z tymi państwami w takim porozumieniu, w którym te wątpliwości, które były wyrażane przede wszystkim w roku 2009-2010, zostały uwzględnione. Wiedzą państwo, że opinie prawne, które były najpierw negatywne w stosunku do niektórych zapisów, spowodowały, że część tych zapisów, które budziła wątpliwości, zostało albo uchylonych, albo zmienionych. Odniesienie się do 70 opinii, które pojawiło się w pana także wypowiedzi, znalazło się w komunikacie 24 czerwca 2011 roku w Komisji Europejskiej i było ono pozytywne dla tej umowy. Chcę wyraźnie to podkreślić, dlatego że opinie wcześniejsze były formułowane nie do dokumentu, który koniec końców był przedłożony, na co też zwracam uwagę. Kolejna rzecz istotna, pojawia się pytanie i oczekiwanie, aby rząd także uczynił większy wysiłek na rzecz pozyskiwania starszych osób w kontakcie z internetem. Chcę powiedzieć, że w ciągu 2 lat zrealizowaliśmy jedną z rzeczy, która tutaj pojawiała się jako także postulat, podłączenie wszystkich bibliotek wraz z możliwościami skorzystania środków rządowych do szerokiego pasma, tak aby zredukować wykluczenia, jeżeli chodzi o internet, dotyczące osób starszych, a te są przede wszystkim użytkownikami bibliotek. Kolejna rzecz dotycząca konsultacji. Pan premier o tym powiedział, ale wydaje się, że powinno to zabrzmieć jeszcze raz. Otóż umowy handlowe, w których przepisy krajowe stanowią zaledwie 8-10% przepisów tych, które są przedmiotem negocjacji, nie podlegają konsultacji z mocy prawa w tym sensie, że nie ma ich obligatoryjności. Natomiast ja otrzymałem zadanie przeprowadzenia uzgodnień rządowych przed tym dokumentem i wcale nie było tak, jak na tablicy się pojawiło, że na 2 dni, tylko
przez okres 2 miesięcy była szansa, dokument był wywieszony, była szansa odnoszenia się do tych dokumentów. Było pytanie o GIODO, czy wcześniej także o Rzecznika Praw Obywatelskich. Przypomnę, że dokument ten był przyjęty przez Komisję Sejmową i Komisję Senacką 31 sierpnia, a następnie w pierwszych dniach września. Na Komisji Europejskiej za każdym razem, w odniesieniu do każdego dokumentu, wszystkie instytucje tego typu mogą i najczęściej zgłaszają zastrzeżenia. Tym razem było tak, że ani na jednej komisji, ani na drugiej komisji nie zgłoszono ani żadnego zastrzeżenia, ani jednej uwagi, ani zapotrzebowania na to, aby wydłużyć czas procedowania nad tym dokumentem. Dokument został przyjęty jednomyślnie w obu gremiach. I ostatnia rzecz dotycząca pytań, do jakiego stopnia te umowy mogą ochronić nasze interesy. Nie jesteśmy w stanie, to przyznaję, bardzo dokładnie oszacować zarówno ewentualnych szans, jakie ten dokument przynosi dla polskiej twórczości, polskiego biznesu, ale zdajemy sobie sprawę, wielokrotnie o tym mówiliśmy otwarcie, że Polska nie jest potęgą, jeżeli chodzi o przemysły kreatywne. Ale to nie znaczy, że nie powinniśmy doceniać tego, co w tej kreatywności mamy. Chcę wyraźnie też podkreślić, że te państwa, które szanują własność intelektualną, dają twórcom, dają szansę na rozwój patentów i twórczości, jeżeli je chronią. Więc jeżeli chcemy, aby Polska stawała się miejscem, gdzie tej kreatywności jest więcej, musimy szanować tą kreatywność, która owszem jest skromna, ale rzeczywiście jest. I ostatnia rzecz, bo to jest takie pytanie, które jest najtrudniejsze z pozoru, a z drugiej strony być może wcale nie takie trudne. Dlaczego podpisaliśmy gotowość do ratyfikacji tego dokumentu? Podkreślam, gotowość. Z mojego punktu widzenia jest tak, i to wielu tych, którzy się w tej chwili nie wypowiadają, podkreślali, że zgłoszenie braku gotowości do rozmawiania o tym dokumencie w ciągu dalszym, czyli zamknięcie możliwości także prowadzenia dialogu w tej sprawie, byłoby bardzo silnym sygnałem, iż jest w Europie państwo, które w tym wspólnym projekcie nie chce uczestniczyć, bez możliwości jeszcze na tym etapie wyjaśnienia dlaczego. Chcę wyraźnie o tym powiedzieć, bo jest to bardzo istotna rzecz. I ostatnia rzecz, która umyka konsultacjom, czy umyka takiej formie przekazu. Istnieje jedno państwo w Europie, które na poziomie konsultacji tych finalnych zgłosiło ewentualny zamiar zmiany prawa krajowego po przyjęciu umowy akta. Była to Szwecja. Wszystkie pozostałe kraje, zgłaszając gotowość do przystąpienia do procedury ratyfikacyjnej, przyznały jednoznacznie, jednomyślnie i w sposób niebudzący wątpliwości. Nie ma intencji ani zamiaru zmieniania prawa krajowego.